No dobra, czyli to, co mieliśmy ogarnąć, już mamy ogarnięte. Poczekajcie sekundkę. Wszystko się nagrywa. Dobra. Musiałem się upewnić, czy aby na pewno się wszystko dobrze nagrywa. Bo gameplay się nagrywa, głos również się nagrywa. Dobra. Bleh! Where is he? Pray I don't find you, my stealthy little snail. Well, well, we are in trouble now, aren't we? To ja nie ogarnąłem tego, jak się powinno ogarnąć. W każdym razie, co dowiedzieliśmy się z cutscenki, to że Charlie, czyli brat Rona, przetransportował smoka właśnie do Rumunii, tak jak to było powiedziane, więc to jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu, co będzie oczywiście dalej. Mrs. Norris. I could have sworn I heard footsteps in here, but yeah, bleh. Let's check the library, my sweet. Okej, okay, powrót pani Norris. No, nie spodziewałem się tego aż tak szybko, no ale dobra, przynajmniej moje prośby i błagania zostały spełnione, więc teraz będzie znowu, że tak powiem, ucieczka przed panią Norris i przed panem Filchem. Jak on szybko się tak steleportował? What the fuck? Aha! I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris. You keep watch from above. You'll not get past me now, you rotten little gutter snipes. Co to jest ulęgałka, jeżeli mogę się spytać? No nie, no, nie prześlizgnę się, to prawda. Dałem radę sobie bez problemu. Tylko teraz uwaga na panią Norris, bo ona, o kurde, jak ona skoczy, to o Jezus Mario. Dobra, dałem radę bez problemu, haci w D, gościu. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta sekwencja w wersji na PS1 była nieco trudniejsza. No ale dobra, to jest takie moje subiektywne spostrzeżenie. Haha! Intruder! Gościu, ty weź mi powiedz, skąd ty znasz tyle sekretów. Wiem, że z Filchem była jakaś historia. Pamiętam z filmu bodajże i z książki, że ponoć on miał chyba też jakby zamiłowania do magii i stąd on też zna wiele tych sekretów jako woźny. Nie wiem, czy to jest aby na pewno dobra historia. Ewentualnie Waterys mnie poprawi. Ale tak przynajmniej mi się wydaje, że z filmu gdzieś była wzmianka i w książce, że on miał mocne powiązania z magią, ale cóż. Pani Norris mnie chyba dostrzegła. Aczkolwiek czy aby na pewno? Dobra, pani Norris, siedź cicho tam, kocie. Again, Harry. How's the bean collecting? Friend George are up to their usual tricks, I presume. I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cuppy, what? Kurde, po co ty mi pokazujesz
palcem, gdzie mam iść, skoro ty i tak w ogóle bez sensu nawiązałeś do czego w ogóle innego dialog, więc... Znaczy, dziękuję w ogóle za gratulacje odnośnie wygrania Quidditcha bez głowy Niku, ale nie rozumiem w ogóle, po co ty tutaj wskazujesz mi, gdzie mam iść. W sensie, ja bym sam się raczej domyślił, ale okej. A, i teraz tu każesz mi iść. No dobra, a fasolki? Co z fasolkami? Dobra, chyba fasolki sobie odpuścimy mimo co. Nie ma sensu ryzykować. Lecimy górą. Ale że on w ogóle nie słyszy, że Harry stęka. To jest w ogóle zaskakujące. Co to w ogóle jest za książka? To jakiś symbol bumerangu? Coś takiego? Trójkąta? Berłuckiego? Dobra, tutaj są te fasolki. Czyli jednak, kurde, dobrze szedłem. To sobie je pozbieramy na spokojnie. Fasolki to jest ważna rzecz. Nie żebym tutaj, nie wiem, chciał zdyskredytować czy coś. Ale serio, są bardzo ważną rzeczą. Bo w końcu, nie wiem czy widzieliście, ale ostatnią kartę można odblokować tylko wtedy, kiedy macie 250 fasolek. I oczywiście, kiedy zbierzemy 24 karty, więc jeszcze tylko dwie karty nam zostały. Where are you, you sneaky slime? I'll catch you, yes I will. Ale ono w ogóle obraża ten pan Filch. Pan Filc. I co, i to tyle? A, i teraz muszę schodami iść, dobra, widzę tutaj. Tutaj mamy zamknięte, już tam już nigdy nie przejdziemy. Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. Filthy whelps gave us the slip, Mrs. Norris. I've locked the only door out of here for the sake of my nerves. Stay here and watch the library for a bit, my dear. No nie gadajcie, że znowu dalej będzie to samo najgorzej. No ale ogólnie... To odkryliśmy właśnie to całe lustro, to całe zwierciadło, które pozwala nam wejść w takie najgłębsze czeluści naszych myśli, aż do samego serca. No i tam była oczywiście wspominka o odnośnie Jamesa i Lily Potter, czyli rodziców Harry'ego. No i oczywiście Dumbledore z zaskoczenia się pojawił z tyłu i powiedział, że no, Harry to jest jedną z... Nie jest on pierwszą ani ostatnią osobą, która odkryła to zwierciadło i prawdopodobnie nie będzie on ani pierwszym ani ostatnim uczniem, który to odkryje, no bo przecież ktoś przed nim już to zrobił. Czyż nie? I pewnie ktoś po nim to też zrobi, więc spodziewajcie się, że niedługo będą przygody kogoś takiego jak, nie wiem, Rudzielec Ron albo, nie wiem, Hermiona Blondie. Ale to było suche, wiem, rozumiem. Wiem, rozumiem wasze rozgoryczenie. Jak najbardziej.
Co tu mamy? Okej, nie ma już tutaj Filcha, czyli wygląda na to, że musimy teraz wyjść z zakazanego korytarzu. Sądziłem, że on tutaj gdzieś będzie, aczkolwiek widzę, że go nie ma. Ty, całkiem fajna lokacja jest, nie powiem, że nie. Ładnie tutaj zrobili. Więcej takich lokacji powinno się pojawić w wersji na PS1. No ale niestety PS1 prawdopodobnie by nie udźwignęła tej gry, więc... W sensie nie udźwignęłaby tylu aż lokacji, więc... Staram się to jak najbardziej zrozumieć. You take that side of the room, and I'll take this one. We'll catch you, Mrs. Norris. Intruder! I'll catch you, and when I do, you'll regret it. Wspominałem, że Filch jest w ogóle debilem? Jeżeli nie wspominałem, to wiedzcie, że nim jest. Bo serio, jak dla mnie, widział już Irytka, który tam hałasował i jakoś dziwi mnie fakt, że... Nie wiem, no nie zainteresowało go to nic. Że to nie, może Irytek gdzieś łazi czy coś. On tu chyba będzie w ogóle chciał wejść, tak mi się wydaje. Where is he? Pray I don't find you, my stealthy little student. Poradnik, jak szybko porobić debila w 2 sekundy. To właśnie było to, co widzieliście przed chwilą, dosłownie. Ale ja mu lubię ogólnie ten, uprzykrzeć życie. W sumie ja i Harry lubimy mu uprzykrzeć życie. Okej, drzwiczki się jeszcze nie otworzyły. Pani Norris tutaj przyleciała. Ona w ogóle chyba nas nawet nie widzi, więc... Aha... Dobra. Nie mam pytań. Zero. Wiecie co? Ja się troszeczkę nie dziwię, dlaczego niektóre... Dzieciaki, które grały kiedyś w tego Harry'ego Pottera, mogły mieć swego rodzaju, nie wiem, koszmar czy cokolwiek. Bo jednak, no nie ukrywajmy, ale kurde, ten poziom trochę creepy jest. Przez to, że tutaj mamy Filcha oraz panią Norris. Znowu mnie ściga ten bałwan jeden. Na szczęście, kurde, nie wie, gdzie ja jestem. Niech tak pozostanie. Drzwiczki się zaraz otworzą i kurde, będzie koniec zabawy. No dobra, skoro widzisz intruza, to czemu tutaj nie podbiegniesz? Jezu, twoje AI jest co najmniej, kurde, upośledzone. I myk. No dobra. Będzie się tam pilnować, to jest tutaj gdzieś połażę. Thieves, you'll be banished for this. Dobra, pani Norris została. To już nie będzie takie łatwe. Ale hej, czekajcie. Ta, podbiegnie sobie tutaj. Głupi kocur. Thank you.
No nie gadaj, że oni już tutaj wiedzą, że ja tu jestem. Hey, Harry, do you have 25 beans for us? That's it! That's all the beans we need! Thanks, Harry. We couldn't have done it without you. Here's a wizard card for you. You've earned it. Thanks, Harry. We really needed these. Remember, you don't know anything about us collecting beans. It'll be our secret, right? Come on, George. We've got work to do. Nie. Ja zaraz naskarżę się Dumbledore'owi i McGonagall, że zamiast na lekcjach to kurde podpierniczacie fasolki. I to jeszcze mi, temu słynnemu Harremu Potterowi. Dobra, co to jest za karta? Zobaczmy. Zaraz, kurde, folio magii. Zaraz, sprawdźmy to. Co to za karta? Rowena Ravenclaw, średniowiecze. Nie wiadomo kiedy się urodziła, nie wiadomo kiedy zmarła. Współzałożycielka Hogwartu, jej nazwisko nosi jeden z czterech domów. No tak, Ravenclaw. I tak to kurde wygląda, tyle fasolek oni uzbierali. Ciekawe czy tylko Harry padł ofiarą. Wiecie, takiego napastowania z ich strony. I to seksualnego. Albo jeszcze w gorszym wypadku, czy to Harry tylko padł ofiarą podpierdzielania fasolek? Kurde, moglibyście umyć trochę ten pokój, bo pajęczyny same są. Fuj. Zaniedbaliście to miejsce strasznie. Ale całkiem sprytne, nie? Powiem, że nie, panie Freddy Krueger oraz Georgie Krueger. Dobra, my lecimy do góry zatem. Nic to już po nas. Myślę, że zakazany korytarz mamy zaliczony. Dobra, 23 na 25. Jeszcze wtedy dwie karty nam zostały do końca gry. Easy. To teraz wydostańmy się stąd, chociaż spróbujmy. Hermione, Ron and Harry researched the secret of the Philosopher's Stone. It could produce the elixir of life, a potion that would make anyone immortal. No wonder someone's trying to get it. Anyone would want it, said Harry. Hermione suspected that the package Hagrid had taken from Gringotts contained the Sorcerer's Stone. It was the Sorcerer's Stone that was down the Forbidden Corridor, being guarded by whatever it was that had growled at them. Snape's been acting very suspicious lately. He may be planning to steal the Philosopher's Stone. But there's no way Snape would try anything while Dumbledore's around. But Dumbledore left 10 minutes ago for the Ministry of Magic in London. That must mean that tonight's the night. Let's go! What about Filch? He's always watching the Forbidden Corridor. We'll just have to take our chances then. It looks like Filch is somewhere else tonight. Come on, let's go!